ciężkie u dzieci w tym wieku. Guz jest dość duży, 12 mm. Ma trudną lokalizację. Uciska nerwy wzrokowe, stąd te zaburzenia w widzeniu. Ale kwalifikuje się do operacji. Moim zdaniem trzeba operować i to operować jak najszybciej. Ale oczywiście decyzja należy do państwa. Ale panie profesorze, jakie jest ryzyko takiej operacji? Guz usytuowany jest w okolicy produkującej ważne hormony. Tam też przebiegają nerwy wzrokowe i zabieg wymaga dużej precyzji. Ale to znaczy, że... Ania... Przy tak poważnych operacjach ryzyko jest zawsze, ale trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Ja wierzę. No i dalej w przyszłym tygodniu chciałbym córkę państwa położyć u nas na oddziale. Musimy zrobić wszystkie badania.